Rozmowa niezależna, Jacek Sobara, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan senator Bogdan Pęk. Kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie. Panie senatorze, dwie sprawy. Kampania prezydencka i piąta rocznica. Zacznijmy od kampanii. Jaka jest najmocniejsza strona Andrzeja Dudy? Wiem, że pan na kilku takich spotkaniach, które Andrzej Duda z wyborcami odbywa, tam u siebie w okręgu pan był, tak? Zgadza się. Ja mogę powiedzieć, że jako stary wyjadacz, który czuje występy polityków i fałsz wykrywa bezwzględnie, on jest autentyczny. On jest autentyczny. On ma taką swoistą, wrodzoną charyzmę. Mówi łatwo, z przekonaniem, często z ogniem w oczach i dociera. To, co mówi, dociera do ludzi. Widać, że on nie naciąga, że on to mówi z serca, więc wydaje się, że to jest jego najsilniejsza strona osobowa. Oczywiście jest świetnie wykształcony, zna języki, nie robi błędów ortograficznych, nie robi kompromitacji za granicą. No, jakby, no, i nie mówi publicznie, że rozwiązanie WSI to zbrodnia i hańba, rany boskie, święte. No. Ja zaraz Bronisława Komorowskiego zapytam, do tego przejdziemy, ale jeszcze chciałem o tego Dudę pomęczyć, bo tak się zastanawiam, czy to się uda, tak? Andrzej Duda, to się uda? Ja uważam, że jest niebywała historyczna szansa na przełamanie tego układu, który no, niszczy Polskę, trzeba to powiedzieć wprost. Kanalizuje wszystko, ogranicza demokrację, niszczy media publiczne, niszczy prawdę. No, jeżeli Duda by to wygrał, to będzie radykalny krok do strategicznej zmiany, bo wtedy wygrana w wyborach parlamentarnych jest oczywista. Dlatego, przepraszam, tamta strona, wpadam w słowo, cały czas podkreśla to, że przecież prezydent nic nie może. Prezydent, to nie są kompetencje prezydenta, tylko kompetencje rządu. Prezydent nie ma nic do euro i tak dalej, i tak dalej. Oni są przerażeni, bo wydawało im się, że PiS wystawi kogoś bezbarwnego, kto będzie właśnie figurantem, zakładnikiem własnego układu, a tymczasem pokazał się inteligentny, wysoki, przystojny, wykształcony facet, który nie ma żadnych zobowiązań. Trudno mu wyciągnąć coś z przeszłości, co by go kompromitowało. Ma świetną rodzinę, poglądy konserwatywne, jednocześnie nowoczesne. Jest uznany za jednego z najlepszych parlamentarzystów europejskich. No i na tle pozostałych kandydatów, no co tu dużo mówić, no błyszczy. My naszym widzom tutaj oferujemy rzecz, która jest niedostępna w tych wszystkich telewizjach. Mianowicie zamieszczamy wszystkie te filmy ze spotkań, jakie Andrzej Duda odbywa. Staramy się również zamieszczać te filmy, które pokazują, jak wygląda kampania Bronisława Komorowskiego. Przez proste porównanie ja widzę coś takiego, że na tych spotkaniach, dlatego pana o to pytałem, bo pan to widział na własne oczy, na tych spotkaniach Andrzeja Dudy jest taki, co się przebija przez ekran, jest taki duch spontaniczności. Wiarygodności. Tak, no, taki normalny, fajny, ciepły stosunek tych ludzi do tego kandydata. Na tych spotkaniach Bronisława Komorowskiego jest, chociaż oni się starają ze wszystkich sił, naprawdę, robią co mogą, dramat. Dramat, bo albo buczą, gwizdzą, gdzie jest szogun i tak dalej, albo nie ma nikogo poza tymi funkcjonariuszami Platformy. Przyjeżdża ten bronkobus. Jest masę takich filmów. Przyjeżdża ten bronkobus do jakiegoś miasteczka, no i są ci, którzy wysiadają z tego bronkobusa, paru mieszkańców i koniec. Ale proszę zwrócić uwagę, że ta koncepcja jest jakaś, najdelikatniej mówiąc, dziwna. Kilkanaście bronkobusów, a w jednym tylko pan Bronisław. Więc, a tu jest jeden Dudabus i Duda jest w nim zawsze. On bardzo ciężko pracuje, on postawił sobie za punkt honoru, żeby dotrzeć do możliwie dużej grupy ludzi ze swoim przekazem, ze swoją wizją. No, myślę, że to jest jakiś świeży rzut. Widać, że on osiąga znacznie większe poparcie niż to najtwardsze poparcie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. To był jeden z najlepszych pomysłów Jarosława Kaczyńskiego. Czy pana zdaniem oni są w stanie bez sfałszowania tych wyborów osiągnąć w tych wyborach zwycięstwo? Moim zdaniem nie.
Moim zdaniem nie, a i te wybory będzie bardzo ciężko sfałszować, bo będzie liczenie ręczne, już to jest oficjalnie powiedziane, to, no, no to będzie skandal w XXI wieku w Unii Europejskiej, w dużym kraju taki numer, no ale zostawmy to. W każdym razie, jeżeli liczenie będzie ręczne i kopie protokołów będą pobrane, a sama akcja wyborcza i przebieg wyborów będzie przypilnowany, no to to jest o wiele łatwiejsze liczenie niż w wyborach samorządowych, które jest skomplikowane, różnorodne i gdzie można jest więcej okazji do różnych fałszerstw, przekrętów czy działań zmierzających do zaciemnienia sytuacji. Więc trudniej będzie oszukać, ale mimo wszystko uprzejmie wszystkich tych, od których to zależy, prosimy, żeby... Nie, no nie ma wątpliwości. Proszę Państwa, to jest szansa historyczna dla kraju. Dlatego trzeba zrobić wszystko, co możliwe, no, żeby głosować na tego człowieka, no i nie dać się oszukać. Nie dać się oszukać, pilnować wyborów, zgłaszać do protokołu wszelkie naruszenia procedur wyborczych, wszelkie przekręty, żeby była podstawa do ewentualnych potem roszczeń. I to jest droga, która może zmienić tą Polskę. Już ludzie przestają wierzyć. A ja myślę, że no, sam powiem szczerze, że nie myślałem, że to tak pójdzie. Ja też jestem uznawany za dobrego mówcę. Duda jest jeszcze lepszy ode mnie. I ma tą świeżość. No, to jest 40-paroletni mężczyzna, ale już z doktoratem. Zna świetnie języki. No, sam sposób poruszania się, reakcja na intelektualna na zadane pytania, często trudne. Tam widać ten błysk inteligencji w oczach i tej rozwagi, że jak pytanie jest trudne albo podchwytliwe, to potrafi lekko zejść z linii strzału. No, z drugiej strony no, należy się szacunek majestatowi Rzeczpospolitej, prawda? Prezydentowi, ale z drugiej strony wszystkie te atuty Dudy, no jakby trudno po drugiej stronie dostrzec. Dlatego każda... O, przepraszam, nie, przepraszam bardzo. Był pan prezydent Bronisław Komorowski w parlamencie ukraińskim i proszę sobie wyobrazić, że się powstrzymał. Nie było żadnego skakania po krzesłach. Nie, ja rozumiem, że pan jest zdumiony. Ja podziwiam. Ja próbuję od kilku tygodni rzucić palenie, to się powstrzymuje i wiem, że to wymaga no, wielkich wyrzeczeń. No, ale wie pan, ja... Przepraszam, poważnie mówiąc, panie senatorze, to, co się odbyło w tej Japonii, ja wiem, że to już było dawno i nikt nie pamięta i tak dalej. To wejście na to krzesło i tych dwóch Japończyków, którzy przybiegają i proszą, żeby zszedł, no, no wstyd. No to... Ja panu zadam najtrudniejsze pytanie, jakie mam, jeżeli chodzi, przygotowane dla pana, jeżeli chodzi o te sekwencje kampanii prezydenckiej. Jaka jest najsłabsza strona Bronisława Komorowskiego? Wie pan co, on jest niesamodzielny. Ja widzę, że w telewizjach tych mainstreamowych, w TVN-ach, różnych Polsatach, TVP3 i tym podobne, występuje zwykle jakiś przedstawiciel kancelarii, albo Nałęcz, albo kto inny, i on tam tłumaczy, co pan prezydent chciał powiedzieć, gdy powiedział, albo co pan prezydent uważa. A pan prezydent występuje jedynie ex cathedra, z teletrompterem pewnie, z którego z namaszczeniem czyta, ale widać, że to jest sztuczne i czytane. Więc no i wreszcie no, ludzie przechodzą tak miękko do porządku dziennego nad tym oświadczeniem. Chyba to było u pani Moniki Olejnik w Zetce, o ile mnie pamięć nie myli, ale nie chciałbym tu przekręcić. W WSI? Tak, że pan prezydent oświadczył, że rozwiązanie WSI to zbrodnia i hańba. No więc, no proszę pana, czy średnio inteligentny człowiek w państwie, które jest 20 lat po przełomie, zdaje sobie sprawę z tego, co znaczy takie powiedzenie? No to jest głośny okrzyk dla ratujcie koledzy, bo nie jest dobrze, albo w ogóle nie rozumie tego, co powiedział. No przecież o ile większość służb PRL-owskich była w taki czy inny sposób zależna od Rosji, bo przecież na tym polegała kontrola hegemona sowieckiego nad nami, to WSI, Wojskowe Służby Informacyjne, zależne całkowicie od GRU, było elitą tej kontroli. Czyli co chciał powiedzieć? WSI, prawa ręka Rosji i rozwiązanie tego było hańbą?
Zostawmy te... No, ale... No wie pan, no to definiuje jakby podejście tego człowieka do rzeczywistości. Albo on nie rozumie. Rozumie doskonale. A jeżeli rozumie, no to powiedział wprost, na jakich on opiera się papierach, że tak powiem. Znaczy, jeśli pan mnie pyta, ja nie mam żadnych argumentów tutaj na obronę. No żadnych, bo to jest dokładnie jak pan powiedział, że jeśli ktoś tak mówi z jednej strony, tak, że chodzi mu o bezpieczeństwo Polski i jest przeciwnikiem rozwiązania WSI, to ten człowiek jest niespełna rozumu albo nie wie, co mówi. No, no zgadza się, no to znaczy, że był jedynym, który głosował przeciwko rozwiązaniu tych służb. No, coś niebywałego po prostu. No. Jesteśmy w przededniu 5. rocznicy, bo rozmawiamy 9 kwietnia. Myślę o tym, co się wydarzyło tuż przed, czyli ta wrzutka z tymi stenogramami, książka Jurgena Rota, jak pan to wszystko... No więc gdybym chciał być dowcipny, to bym powiedział, że pewnie będzie jeszcze trzecia taśma, trzeci odczyt i tam będzie Andrzej Duda wydający rozkaz lądowania, a świętej pamięci prezydent sterujący jedną ręką samolotem, a drugą ręką popijający winko. Więc no proszę Państwa, no przecież ludzie trzeźwi, ludzie przy zdrowych zmysłach widzą, że to jest czysta manipulacja. Dopóki nie będziemy mieli, a minęło 5 lat, to jest precedens skali świata. 5 lat minęło tak zwanych procedur kontrolnych, dochodzeń i tak dalej i nie mamy podstawowego nośnika w oryginale, czyli tych czarnych skrzynek, które rejestrowały przebieg tego lotu, wydarzeń w kabinie, głosów i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy samolotu. Jak się to odbywa w świecie? Przecież były dwa duże wypadki. Przepraszam, Rosjanie zmienili narrację tutaj w sprawie zwrócenia wraku, to? Bo już zaczynają mówić o tym, że oni rozważą, czy go oddadzą po zakończeniu swojego śledztwa. Proszę pana, a ja panu powiem, dlaczego go nie oddadzą? Bo wszystkie te historie, co kto powiedział i czy był w kokpicie, czy głos był nagrany spoza kokpitu, czy to są wyrwane z kontekstu rzeczy, będą zawsze kwestią sporną, bo jeszcze mają tam robić następne ekspertyzy, wszystkie porównywać, ale mnie wystarczy jedno. Nie mamy oryginału, nie mamy 1% gwarancji, że to, co Rosjanie dali do przegrania, to był oryginał, czy to nie było już przez nich zmanipulowane. Gdyby dali oryginalne urządzenie, to prawdopodobnie dałoby się ustalić. Ale tak to być może to już było zmontowane. No i tam jest około 30% podobno sygnałów dźwiękowych odtworzone. Reszta jest nieodtworzona. No i jeszcze ten pan, który przeprowadził ekspertyzę. No przecież jego braciszek no, w niewybrednych słowach rozprawiał się, mówiąc w cudzysłowie, z wszystkimi tezami o kiepskim prowadzeniu tej sprawy, o wypadku, czy o... Znaczy, kto prowadzi śledztwo w sprawie Smoleńska, to jest bardzo dobrze opisane w takim artykule w najnowszym tygodniku Gazeta Polska, więc to Państwu przy okazji polecamy, że resortowe dzieci Ale jedną rzecz chciałem podkreślić, bo ona była już w tych latach mocno akcentowana, a potem jakby znikła z obszaru zainteresowania. Proszę pana, jest jedna rzecz, której nie da się zakłamać. Mianowicie technologia materiałowa jest w stanie udowodnić nawet po wielu latach, na podstawie kawałków poszycia tego samolotu, które tam zostały, że jeżeli był wybuch od środka, to struktura krystaliczna materiału zmieniła się w określony sposób i tego się nie da zmyć, tego się nie da zakłamać. Oczywiście można podłożyć inny, ale jeżeli by to był oryginalny, to samo w szkle, pamięta pan, jak wybijali te szyby? No więc likwidowali wszelkie potencjalne ślady. No i teraz proszę wyobrazić taką prostą rzecz, bo my przecież musimy się zachować racjonalnie. Czy był w historii świata taki przypadek, żeby zginęła elita no, dużego narodu, cały sztab generalny wykształcony w Ameryce? A więc kto mógł mieć interes, żeby to... No i jeszcze przecież zapominamy o tym, że na liście pasażerów, która została w ostatniej chwili zmieniona, no, był Jarosław Kaczyński też. Czyli wszystko to, co było groźne... Było na pokładzie tego samolotu. No i teraz, gdyby Rosjanie mieli czyste ręce, już nawet powiedzmy, zakładając, że tam idioci siedzieli w tym baraku i mówili, że na kursie i na ścieżce, gdy było dokładnie odwrotnie,
to bym im też odpuścił. Ale gdyby mieli czyste ręce, to przecież oddaliby to dawno wszystko, żeby oczyścić się z podejrzenia o zbrodnię. Albo o współudział w zbrodni. To też jest tak, że to można również, i takie są interpretacje, czytać w taki sposób, że im jest na rękę, Rosjanom jest na rękę, żeby tak rozgrywać taki chaos. No dobrze, no ale przecież tam w całej tej procedurze nic się nie trzyma kupy. Moim zdaniem ten przeciek, który no, został zorganizowany w taki czynny sposób, nie byłby niemożliwy bez przynajmniej cichego współudziału prokuratury albo czynników związanych bezpośrednio z prokuraturą, byłby niemożliwy. Przecież to jest działanie karalne. I karygodne, bo ono tworzy wrażenie jakiejś zmiany, a tymczasem nic nowego tam nie pokazano. Nic nowego nie pokazano, przerzucono akcenty, jest inna opinia, która mówi dokładnie co innego. Są eksperci, którzy twierdzą, że te głosy mogły być równie dobrze złapane przez czuły mikrofon poza kokpitu. No tak, ale no przecież znakomite wystąpienie pani Wassermanowej, Błasikowej, do pełne uczucia i rozumu wystąpienie, które... No a teraz co? Moim zdaniem, dlaczego to się podziało w tym momencie? No przecież, żeby przykryć książkę Rota. Czy pan sądzi, że to jest możliwe, żeby... To jest no nie byle jaki dziennikarz, tak? Jürgen Roth. Żeby on został tak rozegrany i wprowadzony w błąd świadomie, specjalnie przez niemieckie służby? Znaczy myślę o takim sensu, że z jednej strony nas rozgrywają Niemcy, z drugiej strony Rosjanie. Próbowałem w ten sposób myśleć, czy to aby nie jest jakaś prowokacja, no, która ma doprowadzić tu do ośmieszenia zupełnie zwolenników teorii, że tu nic nie zostało wyjaśnione i wszystko trzeba wyjaśniać, a zwłaszcza zwolenników, że to jednak był zamach, że były wybuchy i tak dalej. No i do końca tego wykluczyć nie można. Ale z kolei zgadzam się z panem, że trudno sobie wyobrazić, że człowiek o dużym autorytecie w dużym państwie stawia na szale cały swój autorytet. Po co? On by musiał temu wszystkiemu zaprzeczyć. No i teraz pytanie postawmy inaczej. Książka się przetłumaczy, trzeba ją będzie analizować. Pytanie do pani premier. Czy pani premier zwróciła się już do rządu niemieckiego z prośbą o, czy z zapytaniem, czy istnieją takie materiały, czy służby niemieckie mają jakiś materiał w tej kwestii? Czy proszono pana Rota, żeby go oficjalnie przesłuchać w tej kwestii? Znaczy to nie można tak powiedzieć, w kluczowym wydaniu pierwszego dziennika telewizyjnego ani słowa na ten temat. Natomiast stek kłamstw, insynuacji i nieprawd na temat stenogramu. No przecież tak się dzieje od początku ze wszystkim. Ja jestem człowiekiem racjonalnym, widziałem także błędy propagandowe, które popełniono po naszej stronie. Czasem ktoś za dużo jedno słowo powiedział, niezręcznie, to zostało wszystko wykorzystane. Natomiast no, fakty są jakie? 5 lat minęło od największej katastrofy w historii Polski. Nie mamy nic, opieramy się na domniemaniach, ekspertyzy są sprzeczne i ciągle używane jest to do gry politycznej. No, tak się nie zachowuje żaden szanujący się kraj. Poważne państwo powinno zażądać natychmiastowego zwrotu tego wraku i skrzynek. No i wreszcie, jeżeli prokuratorzy prowadzący sprawę sobie nie radzą, a jeszcze, nie daj Boże, manipulują, o co ich się w tej chwili oficjalnie posądza, no to już jest skandal niebywały. Ale myślę, że jak weźmiemy władzę, to dojdziemy do prawdy, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta sprawa nie została do końca wyjaśniona. A jak zostanie wyjaśniona i okaże się, że jednak przyczyny były nie tak prozaiczne, jak próbuje nam się wrzucić, no to wtedy zmieni to całkowicie nie tylko scenę polityczną, tylko ogląd w ogóle polityczno-społeczny w kraju. To będzie niebywały przełom i dlatego tak się śmiertelnie boją. I te dwie rzeczy się nakładają. I groźba przegrania wyborów prezydenckich, i groźba ujawnienia prawdy smoleńskiej, czy zbliżenia się do tej prawdy. No, dlaczego tych ekspertyz materiałowych nie ma?
A przecież było stwierdzenie śladów materiałów wybuchowych, tak, trotylu. Eksperci, którzy są specjalistami w tej materii, twierdzili, że urządzenie wykrywające nie mogło się pomylić, czyli ślady trotylu tam były. A to zaczęli wtedy mówić, że aż to był kiedyś samolot wojskowy, może przewozili jakieś materiały, stąd te ślady. No, a te 60 tysięcy części, na które się rozleciał samolot, no przecież... Widać było wyraźnie na wielu zdjęciach wypadków tego samego samolotu, który jest czołgiem. To był bombowiec strategiczny, przerobiony potem na samolot pasażerski. Jak taki samolot spadał, to on wycinał poważny kawał lasu i rozpadał się na kilka kawałków. Tak. A gdyby spadł z góry, no to wtedy na miękkie, bagniste no to byłby potężny krater, ale też nie byłoby 60 tysięcy, co najmniej 60 tysięcy odłamków i rozsianych na ogromnym obszarze, także obszarze sprzed. Poza tym tam się pojawiały zeznania, które potem gdzieś zaniknęły o tej kuli ognia w strefie ogonowej, co by świadczyło o tym, że jednak naoczni świadkowie wybuch obserwowali. Ja niczego nie przesądzam. Żądam tylko jako obywatel polski, żeby rząd polski przeprowadził wreszcie racjonalne działania zmierzające do prawdy i wymusił na Rosji oddanie wraku i oddanie rejestratorów. Jeżeli się tego nie zrobi, to będzie to przedmiotem ohydnej gry politycznej z niebywałą szkodą dla autorytetu państwa polskiego, no i z ogromną szkodą dla ludzi pokrzywdzonych, ich rodzin, którzy ten dramat wciąż na żywo przeżywają. Tak się nie godzi. Zróbcie wreszcie to, do czego was naród powołał. Zażądajcie od Rosjan zwrotu podstawowych dowodów i wtedy przeprowadźcie szczegółowe analizy. Być może nie będzie innego wyjścia, tylko trzeba będzie śledztwo przenieść na obszar międzynarodowy, powołać ekspertów z zewnątrz. Swoją drogą zadam takie publiczne pytanie. A może by tak zwrócić się do rządu amerykańskiego, który, jak sądzę, no, nadzorował na pewno wojskowe lotnictwo nadzorem satelitarnym. Czy przypadkiem nie mają z tego obszaru i z tego dnia zdjęć satelitarnych? A może mają? A może się nikt nie zwrócił? Nie wiemy tego. Tak, już wiele było takich wątków poruszanych. Tak. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę państwa. Dziękuję serdecznie. Bogdan Pęk był dzisiaj naszym gościem.